Dzień dobry, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z plecaków na tym kanale. A dzisiaj zaczniemy sobie niestandardowo, bo zaczynamy sobie od końca podejścia. Przez wzgląd na to, że zacząłem nagrywać to podejście, później przestałem, bo się ogarnąłem, że zrobiłem w chuj rzeczy źle, ale udało mi się je naprawić, więc nagrywam końcówkę i nagram później całe od początku nowe podejście. Chodzi o to, że dzisiaj, tak jak obiecałem w komentarzach, ma być Falcon Blade na kowadle, na sztyletach i na młotku. Jak to ma działać? Moim zdaniem najfajniej to działa w ten sposób, że tu mamy kryształki dookoła kowadła, jakieś tam inne przedmioty. Falcon Blade ma kosmicznie zwiększone obrażenia dzięki temu i zużywa oczywiście mniej staminy. Do tego mamy sztylety jakieś, te kryształki gdzieś też fajnie nam działają na generację many, na leczenie oczywiście Bloody Daggerki. Do tego tutaj jakieś tam ściąganie buffów z opotentów. Dwa banany do tego mamy. Dwa spike kolary. Jinx Torquille kupiłem w tej albo w poprzedniej rundzie? W poprzedniej chyba. Żeby sobie to wszystko przyspieszyć dodatkowo. Na Battle Rage'u dla Dragonscale Armor jest po prostu dobry. I tyle filozofii nie ma. No to tyle. Tu jakiś Cup of Resilience na przecenie kupiłem. Nie wiem, kupiłem dużo różnych rzeczy, z którymi nie wiem co robić. I tak to wygląda. Co ja bym chciał? Sztylet jakiś ku... O! No właśnie. Co za brednia. Co ja chcę to zrobić? Wiem, powiedział, że coś takiego? A to na razie wypieprzymy gdzieś w pizdu. A, to jest w ogóle ostatnia runda. Dobra, wywalamy to, wywalamy to. Co ja mogę chcieć tutaj? Mogę chcieć to, żeby przyspieszyć. Co ja mogę chcieć przyspieszyć? Tak generalnie. Sztylet. Młotka nie wiem, czy chcę przyspieszać. A może chcę? Może nie być taki głupi pomysł. Mam trochę degeneracji staminy, nie? Jest taka brednia. O! O! Dawaj tego daggerka. No kurwa, dopiero go zauważyłem. I tak po prawdzie, to ja nie wiem, co ja chcę tu zrobić. Mamy fajnie ta paza, oprócz tego, że zwiększają obrażenia na Falcon Blade'zie, no to dodatkowo fajnie podają te regeneracje staminki, nie? Jezus Maria, co tu się od Janie Pawla? Dawaj ko. Co za głupota w ogóle. Może ja bym Heroic Potion kupił. Kurwa, kupiłem te daggerki, przecież one mi się nie zdążą ulepszyć. Dobra, nieważne, trudno. Kosmiczne obrażenia zadajemy, tylko... Cześć, ja jestem w stanie to kupić, prawda? Jak sprzedam wszystkie płomyki bez sensu. Jak te płomyki sprzedam, na które nie mam tu miejsca. Mogę jeszcze tak zrobić, o. Nawet na spokojnie mnie na to stać nawet. Dawaj go gdziekolwiek. No dobra. Możecie sobie. Ja tu w ogóle. Mistrzostwo świata, bo ja robię build na. Oparty na między innymi Falcon Blade i zapomniałem, że zrobić Falcon Blade. Ja dopiero około. Nie wiem, ósmej. Nie, no około ósmej tury mi się przypomniało, że ja Falcon Blade'a miałem robić. Jest taka głupota. No patrzcie w ogóle, co oni robią. Oni nic nie robią. Nie są w stanie nam nic zrobić. Przydałoby się więcej generacji many. To powinniśmy na sztylet dać. Szafir. No dawaj mordę. Trochę nie mamy staminki. Mimo wszystko dalej. Ty no kurde, długo trwa ta walka. A bo on mi buffy ściąga co chwila. Ale to i tak. Długo strasznie to trwało. Poprzednie walki trwały dużo szybciej. Dobra. Zaczynam sobie od nowa nasze podejście. Wiecie już na czym build polega, zaprezentowane. O! Na starcik? Czemu nie? Na przecenie. Kupuję. Biorę w ciemno.
Co ja mógłbym chcieć? Mógłbym chcieć świniaka, to na pewno mógłbym chcieć. To mógłbym przesunąć tutaj gdzieś. Świniaka tu przestawić. I bierzemy Whetstone'a. Tomek, pamiętaj, kurwa, masz zrobić Falcon Blade'a. Tomek, pamiętaj. Znowu zapomnisz i znowu będzie monore. Co chodzi? Chłopie, co autor miał na myśli, wymyślając ten nick? Dobra, a co Tomasz miałeś na myśli, wymyślając swój? Nieważne, może kiedyś wam opowiem tą głupotę. Bierzemy to. I bierzemy miejsce, to na pewno. Ja to bym powiedział, że robimy coś takiego. Świnie sobie bardzo chętnie zachowam. I ciśniemy dalej. Nie ma co. Tylko to będzie przyspieszone, więc jeden banan powinien wystarczyć. O Jezus Maria, jak on nas tłucze. A, bo motek ma, on staminy już zaraz nie ma. Okej, okay, to zaraz... Chociaż kurde, te spajki mogą mnie boleć. Chociaż... No, o Jezu, trafił tym młotkiem nieszczęsnym, chuj jebany. A jest dobra. Dobra, ciśniemy tak. Dawaj mi miejsce. Miejsce! Mógłbym sprzedać Walrus Taska. No i tak zrobię. I jak mam być szczery, to bardzo to chętnie bym sobie to kupił i to bym chętnie kupił. Na pod sztylety. I pod te kryształki. Wydaje mi się, że to jest to dobra opcja. Dawaj. Dobra. Teraz tak. Mamy Hero Sworda. I co w związku z tym? Na razie niewiele. Na razie chcemy na pewno kupić potkę leczącą. Mamy pierwszy sztylet, który sobie zarezerwujemy i to wszystko póki co. No. Kurde. Dawaj mnie to. Piggy Bank na pewno bierzemy i na pewno bierzemy sztylet. Czy bierzemy Fanny Packa? Na razie nie. Na razie to musi wystarczyć. Bluebery. Mogłem je to na odwrót. Przyspieszały banana oczywiście, nie? Nawet jeżeli nie będę miał zużycia staminy wystarczającego, żeby się zbijać do zera, to przyspieszanie banana zawsze mnie leczy, nie? Yukiusidesu. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Dobra, mordo, kurwa, weź umrzyj. Poproszę, dziękuję. Panie Japońcu, Japończyku. Mamy sztylet pierwszy. Najpierw chcemy świnie. I chcemy kupić ten sztylet. I chcemy więcej miejsca i rękawice. Ja bym powiedział, że możemy nawet coś takiego wymyślić. Hero Sworda nie będę przyspieszał. Póki co. I ja to bym chętnie z użycie staminy troszkę tutaj zmniejszył wpływ zużycia staminy. Wolę chyba, żeby to tak było. Wolę kryształki. Może jakieś żółte się trafią. Niż pieniążki. Za kryształek zawsze mogę sprzedać, prawda? No. Rozmieszało się. Dawaj, mordeczko. Umrzyj, proszę. Kurwa, mordo, za dużo tych broni mam wrażenie, masz. I chujowo poukładanych. Mógłbyś to lepiej wymyślić. Tak, mamy młotek pierwszy. Znaczy pierwszy. Mamy młotek, po prostu. Nie będzie więcej młotków. Więc możemy to sprzedać. O tak, to jest to, co chciałem zobaczyć. I to też chciałem zobaczyć.
Od czego zaczniemy? Na pewno od przyspieszenia młotka, żeby częściej tłukł. To raz. A dwa. Tu wkładamy ciebie, a tu ciebie, a tu ciebie. Dobra. I banana również sobie tu przyspieszymy. A może wolę w ten sposób mieć. I żeby banan był na tym przyspieszeniu. Aha. Chyba tak. Dobra. Potrzebujemy jakoś zdobywać manę, to po pierwsze. Po drugie. Rozbijamy świniaki. Po trzecie chcemy tę potkę. I chcemy Gloves of Haste na następnej turze kupić. Jeszcze jedna i będziemy mieli już gotowy nasz koncept, jak niszczyć przeciwników. Od 8 tury. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Bo to różnie bywa. Trafił się na młotek, trafił się jeden sztylet, który już nawet na Spectral Daggera ulepszyliśmy. Nie no, chłop to nas zniszczył totalnie. Bunch of coins, bardzo chętnie. Czy ja chcę mana orba teraz kupować? To nie jest takie głupie. I tutaj go ustawić? Zawsze coś tam będzie robił? Zdobywał tę manę naszą. Więcej zdobywania many, poproszę. I o. Czekaj, jak to ustawić, żeby to było dobrze? Tak to będzie lepiej. Oczywiście, że tak. Next. Next. Health potion znowu? Dawaj. O, o, rękawice. O, o. No i to mi się podoba. I kupię tego banana. Prędzej czy później tak mi się przyda. Bardziej prędzej niż później. Co ty, gościu, robisz? Ty będziesz leciał, z tego co widzę, na runy. Skoro da Black zakupiłeś. TNTX 4664. Spoko, fajno. Umrzyj. Poproszę, dziękuję. Blacksmith. Zostajemy kowalem naszego losu. Uuu, Timmy. Timmy. Wezmę go na pewno. Ale nie teraz. Na pewno wezmę sztylet. I zrobimy drugi Spectral Dagger. To raz. Stylowanie buffów? Chętnie. I na razie to tyle? Nie ma miejsca na resztę. Spróbujmy to w ten sposób. Czy ja powinienem zagrać greedy i coś wypieprzyć? I wstawić świnie? Być może. No młotek to zdecydowanie tamten nic nie robił już. Więc to on w ogóle bez sensu był. Ej, zestyluj mi mordo. Wampiryzm. No i o to chodziło. Mamy już jakieś leczenie. Daj mi więcej wampiryzmu. Zdestyluj mi więcej wampiryzmu. Dawaj więcej wampiryzmu zestyluj. Kurde, dobra, i tak już tego nie wygramy. No, chociażby przez Poisona. No, manę zabieramy. Chcę wampiryzm. Dobra, trudno. Nic się nie stało. Wszystko wypierdalamy w pizdu. Potrzebujemy zdecydowanie więcej miejsca, żeby młotek jeszcze wstawić. A to by było dobre. Nie mam z czym tego połączyć, więc na razie odpuśćmy miejsce. Give me miejsce, dziękuję. Trochę niepraktyczne to wszystko. Dawaj no, niech będzie tak. To nie jest niepotrzebne, to na razie też niepotrzebne. Weźmy ten sztylet. Wstawmy na razie byle gdzie.
na jakieś przyspieszanie. Zastanawiam się, czy nie zrobić Molten Daggera. Ale chyba nie. Rozwalmy świnie. Ja to bym chętnie przygarnął jakąś generację many jeszcze dodatkowo. Dobra. Na razie musi styknąć to, co tu mamy. Co? Ciastka ogarnął. Ja mam Timiego, mordo. Będę chętnie kradł te twoje bufy. Poproszę. No, ciśniemy go. Ciśniemy go, nie ma szans. Cześć, skąd on ma tyle HP? Timi zadziałał? Niemożliwe. Nie dostał regena. Z czego on ma tyle HP? Ha? Z czego on ma tyle HP? O co chodzi? Dobra, nie dowiem się. Ze świni na pewno nie aż tyle. Nie wiem, o co chodzi. Trudno. Nie dowiem się, zapewne. Ściąganie buffów jest okej. Czy ja chcę trucizny nakładać? Nie chcę. Ja to bym się rozglądał najchętniej za bladomuletem. No bo inaczej to Lipton. I miejscem koniecznie. No miejsce to przede wszystkim. Dobra, jest gituwa. Chyba, że coś tu się jeszcze fajnego trafi. Flet? Flet nie jest taki zły. Chociaż kurde, szczerze. Mógłby być też lepszy. No ja chcę ten bladamulet, mordo. No daj się podziel, no. Stefan Klimek. Panie Stefanie. Oddaj mi swoje bufy. Poproszę. Nie no, Timi to robi kurwa tu konkretną robotę. To ciśniemy tu. I... O to chodziło. O to chodziło, panie i panowie. Jakieś zdejmowanie. Wrócimy. Co ja potrzebuję? Na pewno potrzebuję więcej miejsca. Standardowo. Więcej sztyletów, więcej miejsca. I na razie to będzie tyle, co zrobimy w tej turze. Dobra, ty, działa na razie to fajnie. Ten banan to jest w ogóle o 20-55% przyspieszony, teoretycznie, nie? W praktyce to tak nie działa do końca. Bo to najpierw działa któryś z tych przyspieszeń, a później od tamtej ilości zużycia, przyspieszenia, co zostanie, to jeszcze następne procenty idą, a nie, że się dodają. Chyba. Chociaż w sumie z tym mogłoby to tak działać. Dobra. Typie, umarłeś. Dobranoc. Ten ma dobre combo. Artifact Stone i Frozen Flame. To jest fajne, fajne. Ojejku, nie chciałem ich łączyć. Nie chciałem ich łączyć. Dobra, na razie niech tu będzie. Jinx Torquilla? No ostatnio fajnie mi zadziałała, nie? Ostatnio mi nawet bardzo fajnie zadziałała. Czy teraz zadziała równie fajnie? Nie jestem 100% przekonany. To bym chętnie kupił na pewno. Czy ja chcę zrobić Molten Daggerka? Mam wystarczająco przyspieszenia. Ja nie mam generacji tego przyspieszenia. On mi będzie zużywał to przyspieszenie. Ja wolę, żeby daggerki
Biły po prostu. Pokaż mi Molten Daggera. Pyromancer. On 1,4 na sekundę ma obrażenia. Zwykły ma 1. Ok, ma większe obrażenia instant. To jest na plus. Cena 95%, kula 3,5 sekundy. Użyj 1 przyspieszenia, żeby zadać 2 obrażeń. Aby zyskać. On na stałe zyskuje te 2 obrażenia. Okej, dobra, to nie jest takie złe, jak myślałem. Myślałem, że on jednorazowo dostaje. No to nie, no to jest dobry w takim razie. To mi się podoba. Załóżmy mu zakładanie jakiejś truty. Cokolwiek. Ej, to ten Molten Dagger nie jest taki zły. Jak ja myślałem do tej pory. Dobra, umrzyj, gościu. No jak widzicie, dość prosty jest to build. nie mam co ukrywać tutaj. Nie będę ukrywał. Ale na razie tryby tu wstawimy, mordeczku. Żeby więcej Falcon Blade bił. Tu nic ciekawego. Skrzyneczka na przecenie. Okej. Okay. Jest Gites Majonez. Roll. Przyspieszenie. Na czym? No na czymś na pewno. Ja bym powiedział, że tutaj. Młotek sobie przyspieszamy. Sztyleciki sobie przyspieszamy. Coś jeszcze? Oto na przecenie bym chętnie wziął, do sztyletów wrzucił. I to też bym chętnie wziął. Nie wypieprzam flame'ów na razie. I to też bym chętnie wziął, kurde, dużo tych fajnych rzeczy. Dobra. Następną rundę i tak raczej mamy wygraną. Chociaż różnie może być, gościu ma dobry setup tutaj. Z tego co widzę. O, ten kurwa Double Axe to może mnie porobić za chwilę. Jak jeszcze zwiększę za 34 na sekundę obrażeń. Jezus Maria. 37. Umrzyj. Jedyne co mnie ratuje, to to, że kradnę mu wampiry. No i to mnie chyba uratowało, bo kradłem mu wampiryzm. On nie miał jak się leczyć, a ja się leczałem za dużo. Leczyłem się za dużo, dobra. Cię wymieniamy. No ulepszmy tę podkę. To tak, to tak. To nigdzie. Na razie. Może później gdzieś pójdzie. Przyspieszmy sztylety. To gdziekolwiek na razie. W sumie mógłbym to ulepszyć i tu wstawić, nie? Zawsze to zwiększa obrażenia. Co ja mógłbym tu zrobić jeszcze sensownego? Mógłbym to wypierdolić i zrolować sobie. Dobra, nic nie ma interesującego mnie. Chłop na smoki. Zobaczmy, co warte będzie build na smoki tutaj. Ty, zadaj mi trochę tych obrażeń. Skąd ja dostałem tyle buffów? Z mana orba? Co? Mana orb się odpalił, czy mi się wydaje? Nie, po prostu. Dostałem tyle buffów. Myślałem, że mana orb przez chwilę się odpalił. Nieważne.
Ważne, że działa. To wywalam. Generacja staminki na pewno. Teraz prawie wszędzie mamy gwiazdki. Tu bym powiedział, że nawet się opłaca tak wstawić, bo tutaj zaraz coś innego jeszcze wstawimy. Co ja chcę z tym zrobić? Banana przyspieszyć? No na razie chyba tak. Wiele więcej z tym nie zrobię. Dawaj drugą potkę. Bo mogę. A niech se będzie. Jak jest. Więcej sztyletów poproszę. Niech się odpalą bufy. Bufiki. Memiki. Leather armor. Czy tam mi jakoś kurwa robi grę, tak szczerze? Czy to mi rzeczywiście jakoś robi grę? Że będę miał te zmniejszone obrażenia? Przejdzie, zabijam bez tego. Nie, jakby był na przecenie, to bym wziął. A tak to szczerze, wyjebany. Czy ja mam go z czym połączyć? Oprócz pomyków? Nie mam. To w następnej turze go weźmiemy. Nie będę sprzedawał specjalnie pomyków dla ciebie, mordeczko. Jak sobie radzimy swoją drogą ze staminą w tym momencie? Tak sobie. Czy nie? Na razie nic... Dobra, auto w staminę. Coś tam... A, bo potki się odpalały. Na początku. Rzeczywiście. Ty, może jednak to nie jest takie głupie, ta zbroja. Właśnie zobaczyłem, ile obrażeń obrywam. Dawaj. Dobrze. Chociaż w sumie na Battle Rage, jak już się odpali, to już jest ogień. No i co? Stamina sak tu wjeżdża. Tu wjeżdża następny sztylet. No i co? Tu coś tam. Może ja na Spectral Daggera go dam. I tak zrobię. To jest dobry pomysł. Bardzo mi się podoba generacja pieniędzy, które otrzymuję, gdy wytwarzam sobie następne kryształki. Dobra. Więcej generacji staminy poproszę. Czy ja chcę banana? No chcę. Pomyki sobie powkładam już. To by można było lepiej umiejscowić. To dużo lepiej. Czy ja chcę Molten Daggera drugiego? No ja bym Blood Daggerka zrobił. O. Nawet bym powiedział, że o. Kurde, łatwiutko wchodzi w tym momencie. Maksymalnie przyspieszony Excalibur. Czy ja mu kradnę manę, czy mi się wydaje, czy on ją jakoś zużywa? Chyba nie. Chyba po prostu automatycznie sobie generował aż takie ilości manę, że to wyglądało, jakby stała w miejscu, albo po prostu używał jej cały czas. I odpalał ponownie te. Ty! Jeszcze umrę. Hmm.
Niesamowite, może jednak zrobię te zbroje. Może jednak zrobię te zbroje, zaraz się przekonamy. Znaczy zaraz, kurde. No jak się trafi, to się przekonamy, czy zrobię, czy nie zrobię. No ja myślę, że zrobię. Okej. Dwie rundy. Więc jak chcę robić zbroję, to teraz. To co robię, to świętokradztwo? Być może. To wezmę. O nie! Stój! A nie zrobił już Spectral Daggera nawet. Dobra, nieważne, jebać. Nie, nie rezerwuj tego. Nie potrzebuję. Do niczego mi się to nie przyda. Teraz tak, dużo butów. Dużo Empowera. O Jezus Maria, lampy Gina? Na ten build? Nie odpalą się. Bo ja mu zabiorę wszystkie buffy. Chociaż kurwa, zadaję trochę tych obrażeń. Ale one się nie odpalą, nie ma szans. Raz, że nie ma pancerza, on pancerz dostaje tylko gdy się odpala Battle Rage. On nie zbiera, to są jedyna generacja tego co on potrzebuje tutaj. To on powinien je sobie przyspieszyć. Czy coś tam. Na pewno tak. Na pewno Forging Hammer wypieprzam. I tak. Tomasz, zrób to tak, żeby było dobrze. Dobra. Spróbuję. Na pewno to i to trzeba wyjebać. Powinienem zostawić, prawda? Oczywiście, że powinienem, kurwa, zostawić. Ty generuj manę. Zjebałem, powinienem zostawić je, żeby móc kupować następne kryształki. Jednego powinienem zostawić. Może się trafi na przecenie jeszcze. O Jezus Maria, co ja narobiłem? Jinx Torquilla? No ja myślę, że dobrze by było, nie? I to wszystko przyspieszyć. Ktoś mógłby się zastanowić, czy ja mam takie zużycie staminy, żeby potrzebować tylu topazów. No zaraz będę miał. O Jezu, jak tu siada. O Jezu, jak pięknie. O, jak złoto. Te dwa sztylety nie są przyspieszone, ale chujnie. Jak mam być szczery. No i to tyle. Mamy gotowy bildzik. Mógłbym coś jeszcze tu przyspieszyć, tylko co? Tą Torquillę mógłbym, ale szczerze. Dobra, jebać to. Jest git. Podoba mi się. Ten Timmy fajnie tu robi robotę na tym Falcon Blade'zie. No zużycie staminy mamy. Zaczęło być większe. Czemu aż takie zaczęło być? Zużycie staminy? A, bo potki mi się skończyły, okej. Okay. Ale kurde, dobra, ty, ja jednak mam większe zużycie staminy niż myślałem. Niepotrzebnie przyspieszałem młotek, tak myślę. Znaczy i tak my to wygramy, nie? Ale 111 truty mi założył, chłop. Co jest 5?
Mam wrażenie, mógł to lepiej zrobić. No, te potki mogły być jedna nad drugą. Ta mana to nie wiem po co tu w ogóle po chuj potrzebna. Totalnie nieprzemyślany jest ten buildzik. To jest też z dupy, ten Stone Armor. Vampiric Armor byłby lepszy tutaj, zdecydowanie. Że z drugiej strony on nie bije broń mi za bardzo. To nie jest w sumie aż takie złe. Tu pancerz z niego dostajesz, całkiem dużo, nie? Więcej im później, tym więcej tak naprawdę. Jak nam poszło? Zobaczmy staty. Falcon Blade zada miał 18,5. No, mógłby mieć więcej, tak po prawdzie. No ale nie mieliśmy staminki na to. Żeby bić aż tyle. Co to za strzałka jest? Aha. Aha. Po prostu. On jakie miał obrażenia? Poison 28 na sekundę. A jakim leczeniem mieliśmy? Może w tą stronę? 33,6 na sekundę. Wow, no dobra, to nic dziwnego, że mnie nie zabił. On nie miał leczenia praktycznie w ogóle. Zadane obrażenia. Overheal. Jakiś tam był. Bloku nie miałem w ogóle. Biskity, ja w ogóle bloku nie miałem w tym podejściu. Wampiryzm. 15 wampiryzmu w ogóle mieliśmy. A skąd aż tyle? Ty, skąd aż tyle? Ukradłem jakiś wampiryzm? Nie. Nie miałem tyle wampiryzmu. Z tego 5, z tego drugie 5 to razem 10 plus 2. A z mana orba? Mana orb się odpalił? Serio? O kurde, miałem mniejsze zużycie many niż myślałem. To jeszcze jeden Spectral Dagger by się przydał. Chociaż w sumie odpalenie mana orba jest, prawdę mówiąc, całkiem niezłe na buildzie na daggerki. Dobra, kończymy sobie. To był build na Falcon Blade'a i młotek i sztylety i dużo wszystkiego. Dajcie znać, co o tym myślicie, zostawcie koniecznie łapkę w górę, to bardzo zwiększa zasięgi, bardzo mi pomaga. Nie, nie, to nie jest, żeby połektać mijego. Dobra, kończymy sobie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, elo.